Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj powracamy do Joe Hilla. Ostatnio za sprawą Lock and Key było trochę więcej. Joe Hilla w radiu SK. No i za sprawą serialu Nosferatu. I za chwilę będzie wydany kolejny zbiór w Polsce. I za chwilę drugi sezon Nosferatu. Także, e, także o Joe Hillu tradycyjnie dużo, ale w ostatnim czasie trochę więcej. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka zdań o komiksie sprzed mniej więcej roku. Czyli o cztero zeszytówce od IDW pod tytułem The Cape Fallen. To jest kontynuacja, znaczy zarówno kontynuacja, jak i prequel, ale do tego dojdziemy, komiksów wydawanych w latach 2010-2012, mniej więcej. Przypominam, że The Cape, czyli Peleryna, to jest opowiadanie Joe Hilla, które zostało wydane w zbiorze Upiory XX wieku, wydanym również u nas przez Albatros. To jest taka historia o. Superbohaterstwie w pewnym sensie. Bardzo proste opowiadanie. Może nie będę. Postaram się nie zdradzać samego jego zakończenia, chociaż ja już od The Cape nagrywałem podcast o wcześniejszych seriach komiksowych, i tam raczej nie miałem takich oporów, bo to jest trochę wymagane, żeby mówić o komiksach, no to niestety trzeba znać treść samego opowiadania, ale chodzi mniej więcej o to, że mamy. Poznajemy chłopaka, już starszego, który w dzieciństwie wraz z bratem bawił się w superbohaterów, a teraz e, znajduje swój kocyk z dzieciństwa e, z naszywką z Wietnamu, ojca, i okazuje się, że gdy zakłada ten kocyk jako pelerynę, to zyskuje supermoce potrafi latać. I to jest bardzo proste opowiadanie, które ma nas doprowadzić do takiej intensywnej puenty, do intensywnego finału w którym e, główny bohater tak naprawdę okazuje się superłotrem, e, czyli wykorzystuje te, te swoje moce w sposób raczej e, negatywny, brutalny, nieprzyjemny. I to, było, to, to, to był prosty, krótki tekst, który został zadaptowany do komiksów. W 2010 roku e, powstał One Shot The Cape, będący adaptacją opowiadania, a potem potoczyło się. Okazało się, że tak proste opowiadanie można w bardzo fajny sposób rozbudować. Chwilę później wydano... Czterozeszytowy sequel, kontynuację tego opowiadania, która na tym na etapie planu można było powiedzieć, po co? Niepotrzebna. Przecież w tym opowiadaniu chodzi właśnie o to, żeby nas zszokować tą końcówką, ale okazało się to całkiem fajnie poprowadzoną historią, całkiem przyjemnym dodatkiem. Wydawało się, że sprawa zostaje zamknięta, no ale chwilę później IDW wydało kolejną czterozeszytową ser serię The Cape 1969, opowiadającą historię o Ojca I genezę tytułowej Peleryny, rozgrywającą się podczas wojny, i okazało się, że to jest bardzo fajny prequel, który wydawało się, że też zamyka nam już jakąkolwiek ingerencję w tę historię, ponieważ no, wyczerpał temat i był. Zamkniętą całością, skończył się tego, nie dało się dalej kontynuować. Wydawało się, że te dwie czterozeszytówki i one-shot rozbudowały na maksa, że, że już się nie da więcej z tego tematu wyczerpać. One zresztą pierwotnie były wydane jako dwa wydania zbiorcze, a potem doczekały się takiego ekskluzywnego wydania w takiego omnibusa, grubego komiksu The Cape. No, i jak się okazało, no, mija te 7 lat, i okazuje się, że jednak można stworzyć kontynuację. Co ciekawe, zebrała się tutaj cała ta sama ekipa, tylko że w takiej konfiguracji, jak to było w przypadku pierwszych serii One -shota i pierwszej miniserii, czyli całość jest na podstawie komiksu Joe Hilla. Natomiast scenariusz napisał Jason, Chiamarella, Chiamarella, nie wiem jak to się czyta. A za rysunki odpowiadają Zach Howard i Nelson Daniel. Przy czym w, w takiej kolejności, właśnie tak jak mówię, tak jak to było na początku, Zach Howard rysuje, Nelson Daniel odpowiada za kolory, i tam chyba w jednym momencie on rysuje kilka plansz. Komiksu, ale to jest uzasadnione fabularnie. W tym prequelu, którego rozgrywa się w 1969 roku, to Daniel był głównym rysownikiem. I ja już od razu mogę powiedzieć, że bardzo cieszę się z powrotu do e, takiego klasycznego układu sił, ponieważ Daniel, te, ten komik z Daniela, okej, okay, on miał swój klimat, on wyglądał całkiem nieźle, ale teraz, jak wracamy do tego oryginalnego wyglądu serii, no to kurczę to naprawdę. Ogląda się fantastycznie. Widać, że Howard zrobił duży progres przez te lata. Te rysunki są naprawdę lepsze. Ja po skończonym komiksie The Cape Fallen sięgnąłem po wcześniejsze komiksy, żeby sobie jakoś tak ostatecznie umiejscowić ten komiks w, na, w timeline. Ie. No i widać kolosalną różnicę, widać naprawdę kolosalną różnicę, ale mimo wszystko czuć tutaj cały czas ten klimat oryginalnej serii i, i to pod kątem wizualnym ten komiks jest naprawdę niesamowity, jest fantastyczny, to jest kapitalnie narysowane. No i skoro już powiedziałem o timeline, no to gdzie ten komiks leży w tym całym timeline'ie? No bo widzimy na okładce, że mamy głównego bohatera, Erika, czyli wiadomo, że rozgrywa się to gdzieś w trakcie one-shota lub tej pierwszej miniserii, ponieważ mamy już tutaj Erika, który odkrył swoje moce. No i faktycznie ta historia leży, przynajmniej część tej historii leży pomiędzy one-shotem a jego kontynuacją. To jest takie, taka chwilowa ucieczka Erika. On po zrobieniu tego, co zrobił w końcówce opowiadania i końcówce adaptacji komiksowej, tego one-shot'a, wylatuje do chatki w Lesie. Żeby tam, nie wiem, odsapnąć, zebrać myśli, żeby żeby pogodzić się z tym, czego właśnie dokonał. I my w tym komiksie, w tej czterozeszytówce y, widzimy linię dwutorową, śledzimy akcję dwutorowo, czyli widzimy y, z jednej strony dorosłego Erika już po morderstwie, który trafia do chatki. Y, ze swojego dzieciństwa, i tam odkrywa, że ta chatka jest zamieszkana zamieszkana jest przez larpowców. Okazuje się, że jeden z tych larpowców to jest koleś, który, z którym znał się w liceum, ale on go wtedy gnębił. Teraz tego żałuje, trochę przeprasza i zaprasza go do, do, do swojej ekipy. Oni tam przyjechali na weekend, żeby rozgrywać larpy w lesie. Tutaj, wiecie, Erik już wchodzi w pelerinie, więc, więc już, już ma swój cosplay w pewnym sensie, ale oni robią z niego maga zakładają mu taki kapelusz durnowaty. Niebieski w żółte gwiazdki dają mu różdżkę z taką żółtą gwiazdą i on początkowo ma odgrywać rolę w, w ich larpach. Natomiast równoległa linia do tego to jest dzieciństwo. I my widzimy jak chłopacy, bracia, Erik i jego brat wraz z ojcem przyjechali do tego samego domku. Poznajemy jego historię, dowiadujemy się, że... Ojciec wraz z matką chłopców spędzali tam wielokrotnie weekendy. Dowiadujemy się, poznajemy zasady, dowiadujemy się, że jest tam dosyć niebezpiecznie, że w koło krążą niedźwiedzie, choć ten motyw niedźwiedzi nie zostaje ani razu wykorzystany w komiksie. Ja podejrzewałem, czytając to, że, że chodzi tutaj o niedźwiedzia, którego Erik wykorzystuje jako broń w pierwszym zeszycie tej pierwszej serii tego sequela, bo on tam zabija jedną osobę niedźwiedziem, ale sprawdziłem, nie, niestety nie, na tym etapie jeszcze nie mieli takiego planu na, na takie rozszerzanie tutaj tej historii. On tego niedźwiedzia wziął z zoo wtedy. No i poznajemy historię chłopaków, którzy sobie spędzają lato z ojcem, robią jakieś tam Przechodzą jakąś zmianę, bo biorą z nim udział w polowaniu, yy, widzą trupy zwierząt, i tak dalej, to ma w jakiś sposób podbudować, pokazać nam, że Erik już na tym etapie coś z nim nie do końca było tak, ale. Czy to ma jakiś sens niekoniecznie? To jest chyba tylko po to, żeby nadać takie podbudowy dla tego domku, że ten domek jest, był istotny dla Erika. I trochę, żeby dać tego klimatu, że, że wiecie, żeby ta jedna ministeria połączyła nam dwie ministerie wcześniejsze, czyli Sequel i Prequel. Prequel był o ojcu, Sequel był o. Eriku i teraz dostajemy jedną taką miniserię, która rozgrywa się zarówno przed sequelem, jak i przed samym prequelem, no bo tu w końcówce tej historii z ojcem z dzieciństwa, Erik dostaje jakieś wizji, widzi, że wszystko płonie, widzi helikoptery, widzi sceny z wojny. Natomiast no za chwilę Ojciec uspokaja go i traktuje to jako koszmar, ponieważ ojciec za chwilę zostanie powołany i wyruszy na front i wydarzy się wszystko to, co wydarzyło się w tej czterozeszytowej serii 1969. Ale fabularnie jest to jak dla mnie bez sensu, że tutaj Erik ma jakąś wizję. Skąd ta wizja? No, dlaczego on jakieś nagle wykazuje nadprzyrodzone zdolności? Tego wcześniej nie było. To, to jest dziwaczne, to jest trochę bez sensu. No, i oczywiście tak jak mówię, wątek dzieciństwa jest w zasadzie, tylko żeby tak trochę podbudować, i po to, żeby, żeby się wpasowało w serię, że patrzcie, znów jest ojciec i znów są dzieci, bo w każdym w każdej historii były dzieci, również w tej oryginalnej były jakieś tam retrospekcje, jak oni byli dziećmi, więc tutaj też to musi być. A dodatkowo dorosły Erik gdzieś tam zmaga się z tym, że. No, że stał się superłotrem i że zawiódł w pewnym sensie oczekiwania ojca i że ojciec nie byłby dumny z niego, gdyby dowiedział się, co on zrobił. Natomiast tu przechodzi takie przełamanie i ostatecznie robi bardzo krwawą miatkę z naszych larpowców. Przenosi zabawę, larp do rzeczywistości. On jest czarnym charakterem i, no i, no i śledzimy, im bliżej końca, tym coraz bardziej krwawo. Brutalnie i, i te, te sceny śmierci są naprawdę mocne. Te, te flaki i krew wylewają się z kart komiksu. I to tyle. I to jest tyle. No i tutaj Erik przechodzi takie, takie przełamanie, godzi się z tym, że jest super łotrem, i, no i leci z powrotem do siebie, do domu, i wiemy, co się dalej wydarzy. No i teraz tak, pytanie, na ile to jest samodzielny komiks? No bo przypominam, że seria The Cape Fallen została wydana 7 lat od wydania ostatniego komiksu z tej serii, czyli no, można przypuszczać, że mm, ludzie już zapomnieli dawno o tym komiksie. I tutaj muszę niestety powiedzieć, że to w ogóle nie jest samodzielne. To w ogóle nie jest zrozumiałe moim zdaniem w oderwaniu od reszty, bo... Tutaj nie bawią się w tłumaczenie nam, kto jest kim. Jeśli nie czytaliście wcześniejszych historii, to nie będziecie wiedzieli, kim jest Erik, nie będziecie wiedzieli, czym jest Peleryna, dlaczego ona sprawia, że on lata, nie będziecie wiedzieli, czy to jest dobry, czy zły człowiek. Znaczy, bardzo szybko się dowiecie, ale nie będziecie wiedzieli, co on zrobił, bo on tam w pewnym momencie mówi, że tam, tam ten, ten jego kolega z dzieciństwa pyta go, co tam u jego dziewczyna, on mówi: rzuciłem ją, i to rzuciłem jest takie pogrubione. No, my wiemy, że to taki trochę żart, no ale osoba, która by nie czytała wcześniejszej wcześniejszego komiksu, nie będzie wiedziała o co chodzi. Co prawda jest jeden rysunek gdzieś tam w środku, gdzie, na którym jest taki kolaż różnych wydarzeń wcześniejszych. To jest taki w jego głowie to wszystko się ściera, że on to wszystkiego wszystkiego dokonał, ale to nadal będzie nieczytelne moim zdaniem. Czyli to nie jest taki komiks, jak wiecie, sięgacie po jakiegoś Batmana i w ogóle nie interesuje was, co się wydarzyło wcześniej, po prostu. Nowa seria Batman. A przeczytamy sobie, jesteśmy w stanie wejść w ten świat. Nie, tutaj nie jesteście w stanie wejść w ten świat. Dostaniecie komiks, który będzie dla was trochę bez sensu. Jakaś tam przygoda jakiegoś kolesia, który coś zrobił, która nie jest spuentowana, do niczego nie prowadzi. On tu robi sobie po prostu rozwałkę i tyle. Także. To jest raczej minus tego komiksu. On, on tak jak mówię, no jest niezrozumiały bez wcześniejszych. Myślę, że poprzednie serie, z tego co pamiętam, takie nie były. One były jednak dość autonomiczne, a jednocześnie stanowiły takie mocne klocki w budowie całego uniwersum. Tutaj mamy coś takiego, że to jest po prostu. No trochę na siłę dopisane. Wiecie, to jest problem, bo mnie się ten komiks czytał bardzo dobrze. Ja go oceniam w sumie wysoko. To była fajna rozrywka, świetnie narysowana, fajna, brutalna, fajnie się to śledziło, ale on był totalnie niepotrzebny. To jest ta, takie, takie coś, że wiecie, już nie ma czego wymyślić, więc bierzemy tutaj jakąś szparę i wciśniemy tam historię, która jest zbędna, ale będzie się ją miło czytać. Ale jeszcze napiszemy ją na takiej zasadzie, że przecież wszyscy wiedzą o co chodzi. No, nikt nie sięgnie po środkową historię bez znajomości wcześniejszych, bo to bez sensu, więc napiszemy ją tak, że ona w ogóle bez znajomości wcześniejszych się nie broni, a ze znajomością wcześniejszych powiesz, ale po co to? Tak w zasadzie, nie? Poza tym, że zajęło mi to tam, nie wiem, dwie godzinki życia i jakoś tam było miło, no to, to, to po co to, nie? I. To by mogło służyć w zasadzie jako podsumowanie. Ten komiks jest przyjemny, wygląda bardzo ładnie, czyta się bardzo dobrze, o ile potrzebujecie czegoś takiego takiego powrotu do serii, no to też jest fajne, wiecie, jeśli lubiliście te stare komiksy, no to to jest przyjemny powrót do czegoś, co wydawało wam się, że już nie będzie. To nie psuje absolutnie. To też, to, to można, no, taki głupi plus, nie? Udało się nie popsuć. <taki>, taki plus mamy. No, ale to jest naprawdę takie coś, takie totalnie niepotrzebne. I ciężko ocenić ten komiks ostatecznie. No, bo jako część serii jest zbędne, a jako samodzielny komiks się nie broni. Jest, jest fajną historią, o ile znacie wcześniejsze komiksy. Czyli jeśli przysiądziecie do tego z, z takim nastawieniem, że to jest część serii, to wtedy może będzie dla was fajną historią. No kurczę, bardzo ciężko ocenić jest ten komiks. To nie jest chyba dobry komiks, tak mi się wydaje. I, i czy był sens tworzenia go? Nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale może też dlatego on miał takie problemy z wychodzeniem, bo przecież od zapowiedzi do premiery minęło trochę czasu, a potem, gdy wyszły trzy pierwsze zeszyty, to w zasadzie już powoli stawialiśmy kreskę na tym tytule, bo minęło, nie pamiętam ile, ale dużo miesięcy opóźnienia zanim został wydany zeszyt czwarty. I to tak naprawdę to już chyba coś koło roku opóźnienia było. Ja wiem, że bywały takie przypadki w seriach, gdzie tam pomiędzy pierwszymi zeszytami a kolejnymi nawet kilka lat upływało, i tam w zasadzie twórcy się zmieniali, bywało, a żeby tylko dokończyć tę serię. No ale tutaj mówimy o takim dość niszowym tytule jednak, i w zasadzie już stawialiśmy na ten krzyżyk. No, skoro to już zaczęło wychodzić, no to fajnie, że się Ukazało, ale chyba, chyba już nie muszę się powtarzać po raz kolejny. Znacie moją opinię. Jeśli lubiliście serię. Możecie sięgnąć, czytacie na, własne, na własny rachunek, ale jeśli nie lubicie takiego bezsensownego rozbudowywania mm, historii, yy, wiecie, uzupełniania wszystkich luk, których nawet nie ma, ale dobra. Wcześniej nie było liniowo, tutaj można założyć, że tu jest luka, że tu na weekend sobie Erik wyjechał. Uzupełnimy, co się w ten weekend wydarzyło. Nawalimy tam ty ty tyle rzeczy, że oho, że Erik już nie tylko zabił kilka osób, ale w ogóle. Mm, z, z jednej strony to, kurde już się motam, bo ja pamiętam, że krytykowałem przy, przy pierwszych zeszytach troszeczkę, że ta agresja jest zbyt mocna w Riku, Że pierwsze morderstwo, które on popełnił w one shotcie, było uzasadnione w jakiś sposób, a potem przyszła miniseria, gdzie on robi cuda na kiju. I że trochę przesadza, że jest zbyt agresywny, że takie robi głupoty. Potem ta trzecia, ta druga miniseria, 1969, trochę to wyjaśniła, że ta, ta magia, która jest w pelerynie budzi pewną agresję w danej osobie, bo tam ojciec też zamienił się bardzo szybko w potwora i tak to sobie uzasadnialiśmy. Teraz jeśli między one a pierwszą miniserię wstawimy ten komiks, gdzie Erik bije się ze sobą i ostatecznie przełamuje i te morderstwa, które popełnia między one-shotem a pierwszą miniserią, no w jakiś sposób sprawiają, że on tę miniserię zaczyna jako już taki brutalny szaleniec? No, ma to sens, nie? No, ma to jakiś sens, aczkolwiek nadal jest niepotrzebna, ale ma to sens, nie? Dobra. To by było na tyle. Do komiksów Joe Hilla jeszcze pewnie wrócimy, bo mam masę zaległości, więc sobie tak może stopniowo będę gdzieś tam jakoś odświeżał. Natomiast The Cape, myślę, że temat jest zamknięty. <laughs> myślę, że już tu chyba. Do niczego więcej nie da się przysiąść. Znaczy wiem, że się da, ale, ale myślę, że już tego nie zrobią. I tutaj, jako w pewnym sensie plus z mojego punktu widzenia, mogę to postawić, że tzn. mogę postawić taki plusik, że proste opowiadanko, proste opowiadanko, które miało taką siłę, udało się. Tak mocno rozbudować, i, i mimo wszystko nie dostaliśmy złej pozycji z tego komiksowego rozbudowania. Jako całość, ja to naprawdę nadal bardzo polecam. To są bardzo fajne komiksy, które czyta się bardzo szybko i, i w zasadzie przepływa się przez nie. Dobra, i to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.